Niekompetencja urzędników czy zawiłe przepisy? Gmina Nysa ma zwrócić prawie 1,5 miliona złotych subwencji oświatowej, jaka została przyznana na rok 2009 i 2010 nyskim szkołom. Od decyzji Ministerstwa Finansów nie można się już odwołać, a radni miejscy na najbliższej sesji będą głowili się, komu zabrać, żeby pieniądze oddać resortowi. Jest piątek, 13 dzień marca, Fabian Miszkiel, witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. W tym wydaniu wiadomości powiemy też o wizycie Janusza Palikota w Nysie. A także zdradzimy, czym uraczą nas organizatorzy tegorocznych Dni Nysy i Festiwalu Ognia i Wody. No, można powiedzieć, że my jesteśmy już prawie gotowi. Co prawda aura jest taka iście jesienna, a nie letnia, ale my już myślimy właśnie o lipcu. Niemal 1,5 miliona złotych zniknie z miejskiej kasy. Taką kwotę miasto będzie musiało zwrócić resortowi finansów. Według ministerstwa w latach 2009-2010 nyscy urzędnicy nieprawidłowo naliczyli liczbę uczniów uczęszczających do klas sportowych i z orzeczoną niepełnosprawnością. Ministerstwo co roku wypłaca subwencje na podstawie zestawień przedstawionych przez gminy. W ślad za uczniami niepełnosprawnymi i tymi, którzy uczęszczają do klas sportowych, idą większe pieniądze i to właśnie ich liczba miała zostać w Nysie znacząco, bo o ponad 200 osób zawyżona. Kwota, jaką ma zwrócić miasto, to ponad 1 200 000 złotych. Są to pieniądze, które wynikają z zawyżenia przez dyrektorów placówek i po części brak nadzoru naszego gminnego zarządu oświaty nad sprawozdaniami, które wykazywało liczbę uczniów. Okazało się, że w toku śledztwa, bo to było śledztwo, postępowanie prokuratorskie wręcz, okazało się, że liczba uczniów była zawyżona. Dzieci były, zajęcia były prowadzone, tylko po prostu zakwestionowana została sprawa orzeczeń. Miało być z poradni psychologiczno-pedagogicznej, były z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. To jest ten problem. Błędnie według kontrolerów została również naliczona ilość uczniów w klasach sportowych, ale Urząd Miasta nie do końca zgadza się z decyzją ministerstwa. Nie zgadzamy się. Decyzja ministra jest decyzją ostateczną, natomiast jest jeszcze możliwość złożenia skargi do sądu i będziemy chyba z tej możliwości korzystać. Adam Fujarczuk wyjaśnia, że winne są według dyrektorów szkół niejasne przepisy. Dyrektorzy placówek zwracają uwagę przede wszystkim, wie pan, na niejednoznaczność i niespójność przepisów. Powie pan, dla mnie najważniejszą sprawą jest dziecko. Jeżeli dziecko po prostu jest już pokrzywdzone przez los i czy to po prostu orzeczenie jest wydane przez zespół, czy przez po prostu komisję, czy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, że tak powiem, jest, że tak powiem, troszeczkę dalej. Pytałem kilku dyrektorów, dlaczego tak się stało, więc mówią, że takie mieli wytyczne z góry. Tą górę teraz chcemy w jakiś sposób złapać, kto na tej górze takie wytyczne, a nie inne przekazał w tamtych latach. Zaczynamy taką gruntowną kontrolę jeszcze w tym tygodniu. Jest nowy szef GZO i z całą pewnością też o tym wie, to jest priorytet dla nowego dyrektora i będziemy temu się bardzo mocno przyglądać i szukać przyczyn tych błędów. Dlatego też Kordian Kolbiarz zapowiada, że na szukaniu przyczyn się nie skończy, a winni zaistniałej sytuacji poniosą odpowiedzialność. Skala, która jest w Nysie, jest skalą porażającą. Nie może być tak, że oddajemy miliony złotych za to, że ktoś popełnił błąd, bo to jest błąd ludzki z całą pewnością. Musimy znaleźć osoby, które za to odpowiadają i te osoby na pewno będą w jakiś sposób ukarane, bo nie możemy tego tolerować. Kontrola dotyczy lat 2009-2010, więc istnieje podejrzenie, że w latach późniejszych również mogły zaistnieć podobne nieprawidłowości. To ma wykazać wewnętrzna kontrola, która zostanie przeprowadzona przez Gminny Zarząd Oświaty. W środę gościł w Nysie Janusz Palikot. Kontrowersyjny polityk promował swoją biografię, ale przede wszystkim promował siebie jako kandydata na prezydenta. Szczegóły w naszej relacji. Janusz Palikot. Postać tyleż barwna, co kontrowersyjna. Przez większość z nas kojarzony głównie z takimi obrazkami i wypowiedziami. Ja uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za chama. Polityk po raz kolejny zmienia swój wizerunek. Zresztą nie pierwsza to metamorfoza Palikota. Był już wcześniej naczelnym happeningowcem polskiej polityki, później próbował ubrać się w garnitur merytorycznego polityka Komisji Przyjazne Państwo, by następnie ponownie przyjąć w rodzimej polityce rolę błazna. Teraz Palikot, przygotowany przez sztab PR-owców, znowu ma być poważny i merytoryczny.
Wie pan, co jest ważne dla ludzi w Polsce? Czy będzie więcej miejsc pracy? Czy będą lepiej płatne? Czy system emerytalny stanie na nogi? Czy służba zdrowia będzie normalna? Że lekarz będzie stał w kolejce do pacjenta, a nie pacjent do lekarza? Janusz Palikot do Nysy przyjechał przekonywać, że ma pomysły na Polskę i musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami mieszkańców. Jak emerytalnie pan się nie powierzy? Kolejna sprawa. A chodzi pan po sklepach, wiedział pan kobietę, że miała 65 lat do 20 lat? Ludzie, którzy wam dzisiaj mówią, tak jak Andrzej Duda, zostanę prezydentem, obniżę wiek emerytalny. Są oszustami i gotów jest odpowiadać za to w sądzie. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli będzie taka sama polityka gospodarcza i ten system ZUS-owsko-KRUS-owski będzie trzeba podnieść wiek emerytalny, bo nie będzie z czego wypłacać nawet tych nędznych emerytur obecnych. I dlatego ja mówię o zmianie polityki gospodarczej, bo inaczej będzie pan musiał do 70 roku życia pracować w tych warunkach, które w tej chwili w Polsce mamy. Dopadnę głos prezydenta. Dopadnę. Zgodne odpowiedzi. Ty się, a ty pójdziesz, a tu pójdzie w wieku 62 lat na emeryturę. Jakie prawo wymyślasz? Palikot, któremu kiedyś marzyło się bycie szefem rządu, teraz przekonuje, że prezydent w polskim systemie politycznym może odgrywać znaczną rolę. Ta wielka ściema, że prezydent nic nie może, jest ściemą, która była wygodna Komorowskiemu i Platformie. A może tyle to premier? Może, bo wie pan co, premier tak, jak zgłosi ustawę w sprawie, nie wiem, związków partnerskich, konserwatyści wychodzą. Jak zgłosi firmę na próbę czy kwotę wolną od podatku, lewica w Platformie odchodzi. Premier jest, czy pani premier, czy pan premier jest zakładnikiem większości parlamentarnej. 10 posłów mu wyjdzie, już nie jest premierem. Więc on... Prezydent nie jest? Prezydent nie ma żadnego posła. Prezydent przychodzi do pani premier i mówi tak, co górnicy 2,5 miliarda złotych? Kaktus mi tu wyrośnie, jeżeli pani nie zaproponuje obniżki cen. Nie podoba się pani moje weto, proszę się dogadać z Kaczyńskim. I już widzę, jak Ewa Kopacz się dogaduje z Kaczyńskim, albo Kaczyński z Ewą Kopacz. Nie dogadają się, ponieważ w Polsce jest to zwarcie Platforma PiS. To prezydent, jeżeli nie będzie z Platformy i nie będzie z PiSu, będzie spoza tych dwóch ugrupowań, zmusi jednego i drugiego premiera, czy z Platformy, czy z PiSu, do realizowania sensownej polityki gospodarczej. Janusz Palikot w 2011 roku stworzył własne ugrupowanie polityczne, które niespodziewanie zostało trzecią siłą w polskim Sejmie. Dziś jednak ruch Palikota ma w sondażach poparcie na poziomie błędu statystycznego. Odeszli najbardziej rozpoznawalni politycy formacji, a sam lider prowadzi w niechlubnym rankingu polityków, którym najbardziej nie ufamy. Czy Janusz Palikot może odbić się od dna i znów stworzyć coś z niczego, tak jak 4 lata temu? Wydaje się to mało prawdopodobne, ale kandydat na prezydenta nie składa broni. A co będzie z Palikotem, jak nie wygra? Jak po wyborach prezydenckich? A wszyscy mi już mnie złożyli do grobu politycznego, więc nie ma co dyskutować, co będzie, jak nie wygra. To mnie oczywiście rozszarpią na prawo i na lewo, ale zrobię dobry wynik. Nawet jeśli nie wygram, ten wynik będzie dobry. I twój ruch, i ruch Palikota, i ja będziemy dalej funkcjonowali i zmuszali ludzi do myślenia i do lepszej polityki. Zapraszamy państwa jeszcze do zostania z nami. Po wiadomościach wyemitujemy całość wywiadu z Januszem Palikotem. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w wyniku zdarzenia Volkswagena Polo i Audi na drodze krajowej numer 46 w Mależowicach Wielkich na trasie z Nysy do Opola. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Volkswagenem, skręcając w drogę podporządkowaną, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi jadącemu w przeciwnym kierunku. W wyniku tego doszło do zderzenia się pojazdów. Kierujący Volkswagenem Polo oraz jego 2 pasażerowie zostali ranni, a 3 z pasażerów, 47-letni mieszkaniec gminy Łambinowice, poniósł śmierć na miejscu. Nyscy funkcjonariusze ustalają pod nadzorem prokuratury rejonowej w Nysie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. To nie jedyne zdarzenie, jakie w tym tygodniu miało miejsce w Mależowicach Wielkich. Dzisiaj około południa znowu o mało nie doszło tam do tragedii. Na drodze zderzyły się aż 4 samochody, 3 osoby zostały ranne. Na tył samochodu skręcającego w lewo w stronę Mależowic najechał inny. Chcący ominąć je 3 pojazd zjechał na przeciwległy pas drogi i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka Oplem Astrą. W związku z tym, że jest to niebezpieczny odcinek drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zdecydowała się na ustawienie tam znaków ostrzegawczych i ograniczenia prędkości. Póki co nie ma co liczyć na to, że feralne skrzyżowanie zostanie przebudowane. Kampania prezydencka ruszyła pełną parą i nie omija Opolszczyzny. We środę w Nysie jako pierwszy z kandydatów zameldował się Janusz Palikot, a już wkrótce nasze miasto odwiedzą kolejni. Do Śląskiego Rzymu mają zawitać liderzy sondaży poparcia. Urzędujący prezydent Bronisław Komorowski i kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. Obecność tego pierwszego nie jest jeszcze potwierdzona. Wiadomo, że w poniedziałek do Nysy przyjedzie bronkobus i ludzie ze sztabu prezydenta. Kandydat PiS spotka się z wyborcami dzień wcześniej, w niedzielę 15
16 marca o godzinie 12.30 na deptaku przy ulicy Krzywoustego. Trwają też przygotowania do wizyty na Opolszczyźnie Magdaleny Ogórek, kandydatki SLD, ale nie wiadomo, czy odwiedzi przy tej okazji Nysę. Aby móc wystartować w wyborach, kandydaci muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Jak na razie jedynym, który spełnił ten wymóg, jest Janusz Korwin-Mikke. Kampania jest już na ostatniej prostej, kandydaci i ich sztaby zrobią więc wszystko, by zyskać potencjalnych wyborców. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, jeśli potrzebna będzie druga tura, to do urn ponownie pójdziemy 24 maja. Oświadczenie majątkowe starosty nyskiego Czesława Biłobrana, to o którym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, zostanie prześwietlone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przypomnijmy, w ubiegły piątek informowaliśmy o tym, że liczba udziałów spółki Sibut, jakich posiadanie wykazał starosta w oświadczeniu majątkowym, nie zgadza się z liczbą, którą wykazuje Krajowy Rejestr Sądowy i jest to liczba wyższa od tej, na jakiej posiadanie zezwala ustawa antykorupcyjna. Osobną kontrolę w tej sprawie przeprowadzą również służby wojewody. Urzędnicy wezmą pod lupę oświadczenie majątkowe w związku z podejrzeniem, że mogły w nim zostać podane informacje nieprawdziwe. Z wiadomości, jaką przekazał nam Jacek Szopiński, rzecznik wojewody opolskiego, wynika, że na wniosek urzędu weryfikacji oświadczenia dokona kontrola skarbowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się również oświadczeniem majątkowym Bogusława Wierdaka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego. Chodzi tutaj o brak informacji na temat zadłużenia polityka Platformy Obywatelskiej. Gmina Nysa na nieco ponad 2 miesiące przed dniami Nysy ogłosiła przetarg na ich organizację. Podobnie jak przed rokiem, ma to być duża i bezpłatna impreza dla mieszkańców i turystów. W tym roku wyjątkowo ma być połączona ze zjazdem harcerzy z całego świata. Dni Nysy będą w przedostatni weekend maja, będą powiązane z Intercampem, czyli imprezą do skautów z całej Europy. To jest europejski zjazd i chcemy, aby ta formuła Dni Nysy była na tyle atrakcyjna, by ci młodzi ludzie z całej Europy, młodzi, czyli wiek od 12 do 18 lat, znaleźli też coś dla siebie, by... Rok temu na Dniach Nysy zagrały takie gwiazdy jak Enej, Dżem, Weekend czy Kasa. W tym roku impreza ma odbyć się z nie mniejszym rozmachem, choć nie będzie już organizowana przez Nyski Dom Kultury. W związku z zawirowaniami personalnymi Domu Kultury uznaliśmy, że lepszą formułą będzie ogłoszenie konkursu otwartego na nabór operatora Dni Nysy. Będzie to robiła firma prywatna. Jaka jeszcze nie wiadomo. Firmy mają czas do 17 marca na składanie ofert. Przed organizatorem spore wyzwanie, bo na przygotowanie imprezy nie będzie miał wiele czasu, a wymagania nie należą do niskich. Liczę, że zgłoszą się takie jednostki, które mają doświadczenie i w tzw. portfelu swoim artystycznym takich tuzów estrady i sceny, że zrobimy to w sposób, myślę, dobry, nie gorszy niż w latach poprzednich. Wiele imprez towarzyszących, z tego co wiem, to też są duże wymagania co do jakości zespołów, poziomu tych zespołów. Spokojna, na dużym, wysokim poziomie impreza. Takie mamy założenia. Jednym z nich są zespoły, jakie mają zagrać. Magistrat zażyczył sobie, by w pierwszym dniu imprezy, czyli 23 maja, na scenie wystąpiły dwie z wymienionych gwiazd. Kamil Bednarek, Donatan i Cleo albo Afromental. W drugim dniu również na scenie miałyby pojawić się dwie gwiazdy spośród wymienionych w dokumentacji przetargowej. Mają być to Bajm, Patrycja Markowska albo Elektryczne Gitary. Podobnie jak przed rokiem do Nysy ma zawitać także Wesołe Miasteczko. Dużo bardziej zaawansowany w przygotowaniach jest Nyski Ośrodek Rekreacji. Program ramowy tegorocznego Festiwalu Ognia i Wody jest praktycznie dopięty na ostatni guzik. No, można powiedzieć, że my jesteśmy już prawie gotowi. Co prawda aura jest taka iście jesienna, a nie letnia, ale my już myślimy właśnie o lipcu. Tradycyjnie tak zwaną drugą sobotę lipca, czyli 12 lipca organizujemy Festiwal Ognia i Wody. Czyli pokazy fajerwerków odpalanek z barek na tafli jeziora połączone z koncertami i zabawami na plaży Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Wiadomo, że muzyczną gwiazdą festiwalu będzie zespół Big Cyc, a sam Krzysztof Skiba może poprowadzić imprezę. Na scenie pojawi się również Nyski Horyzont. Jeśli chodzi o pirotechników, festiwal utrzyma swą międzynarodową formułę. W tamtym roku byli z Czech, ze Słowacji, kiedyś byli z Czech i z Niemiec. W tym roku będą prawdopodobnie, bo to jeszcze są negocjacje z Austrii i z Bułgarii. Festiwal Ognia i Wody rokrocznie gromadzi dziesiątki tysięcy turystów i mieszkańców Nysy na plaży i wałach wokół Nyskiego Jeziora. W tym roku odbędzie się 6. jego edycja. Niemal 10 tysięcy wystawców ze 180 krajów, ponad 150 tysięcy odwiedzających. Tak w liczbach prezentują się berlińskie targi turystyczne ITB, największa tego typu impreza na świecie. Nie zabrakło na nich reprezentacji z Opolszczyzny, która zachwalała region Jezior i Gór.
Berlińskie targi turystyczne odbywają się od niemal 50 lat. Tegoroczna edycja to 49. odsłona największego tego rodzaju wydarzenia na świecie. Przez stoiska z najróżniejszych zakątków świata w trakcie trwania kilkudniowej imprezy przewija się kilkaset tysięcy odwiedzających, którzy mają okazję do zapoznania się z ofertą turystyczną różnych regionów. Kolorytem i atrakcjami wyróżniało się województwo opolskie. Jest to najmniejszy region, jeden z najmniejszych regionów w Polsce, jeden z najpiękniejszych. Taka Polska w pigułce, gdzie od gór opawskich przez piękne jeziora nyskie, wspaniałe zabytki kultury, które toczą się na szlakach od brzegu aż po Górę Świętej Anny, przez Opole, aż do Jemielnicy, od Paczkowa, przez Opmuchów, Nysę, Prudnik, do wspaniałego zamku w Mocznej. Mamy i zabytki kultury, i wspaniałą agroturystykę, i wiele atrakcji wiejskich. Mamy Jurapark, jedną z największych atrakcji turystycznych województwa polskiego, która ciągle się rozwija. Park nauki i rozrywki w Krasiejowie oferuje unikatowe połączenie nauki przez zabawę. Jesteśmy unikatowi pod tym względem, iż oferujemy swoistą pętlę czasową. Rozpoczynamy naszą podróż w Juraparku w Krasiejowie od momentu Wielkiego Wybuchu. Przechodzimy przez okres ery dinozaurów i kończymy na Armagedonie i tychże. I przechodząc na drugą część parkingu, rozpoczynamy ponownie naszą przygodę 66 milionów lat temu, aż do momentu podbicia księżyca przez człowieka. Oferta parku kierowana jest nie tylko do turystów z Niemiec, dla których Krasiejów jest przystankiem w drodze z Wrocławia do Krakowa. W zeszłym sezonie miałem przyjemność oprowadzać grupy z Norwegii, Szwecji, nawet z Chin się zdarzyło. Zatem jesteśmy otwarci na wszystkie rynki. Jeżeli ktoś jest po prostu ciekaw tej paleontologii, tej ewolucji, zapraszamy do nas. Nieważne skąd by był, poradzimy sobie, dogadamy się i oprowadzimy i zabawimy w jak najlepszy sposób, tylko wyłącznie potrafimy. Na tym samym stoisku województwa opolskiego na zwiedzających czekało również wiele atrakcji. Goście mogli między innymi podejrzeć i spróbować malowania opolskiej porcelany. Odbywają się warsztaty malowania opolskiej porcelany, charakterystycznej tylko dla naszego regionu. Nigdzie więcej nie jest malowana w ten sposób porcelana. I to, co jest dla niej charakterystyczne, to to, że jest malowana stalówką i wszystkie kwiatki są otoczone czarnym konturem. Jest bardzo fajne, czasochłonne, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Nigdy takiego czegoś nie robiłam. Jestem zdziwiona, że to tak naprawdę wciąga i podziwiam te panie, które to robią, bo jednak to czasochłonne, ale pięknie to wychodzi. Opolska porcelana to towar znany na całym świecie. Była w Burkina Faso, była w Australii, była w Azji, w Japonii, w Chinach. Mieliśmy wystawę porcelany w Guangzhou w Chinach. W Tokio corocznie jest pokazywana na festiwalu polskim, gdzie również odbywają się takie warsztaty. Spore zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudzały także kroszonki, czyli wielkanocne pokryte farbą jaja, w której misternie skrobane są fantazyjne wzory. Ta unikatowa technika ma na Opolszczyźnie ponad tysiącletnią tradycję. Mamy kroszonki, przecież zbliżają się święta Wielkiej Nocy, w związku z czym ta opolska kroszonka, już słynna od wielu, no już prawie tysięcy lat, jest istotnym elementem naszej kultury. Pierwsze skorupy były jeszcze za czasów piastowskich wydobywane przez archeologów, także pokaz zdobienia kroszonki jest jednym z elementów prezentacji. Na opolskim stoisku nie zabrakło też wykwintnych i smakowitych wyrobów kulinarnych. W tej naszej agroturystycznej pełni nie można zapomnieć o wspaniałym dziedzictwie opolskich kulinariów, które symbolizuje tutaj na naszych targach. Przede wszystkim kołacz śląski, certyfikowany przez Unię Europejską, ale także wspaniałe wędliny, miody z kluczborskiego, tutaj jest kluczborskich pasiek, wyroby mleczne z Olesna, między innymi słynna oleska śmietankówka. Mamy rodzime pieczywo, które jest tak przez Niemców przecież uwielbiane i tym wszystkim kusimy. Na takich targach warto się pojawiać, mówią promotorzy Opolszczyzny. To jednak są jedyne targi, po których zawsze mamy odzew, to znaczy ludzie dzwonią, piszą maile, pytają, chcą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących
głównych atrakcji turystycznych województwa opolskiego, bazy noclegowej. A ta cały czas się rozwija. W ostatnich latach opolska baza turystyczna dostała zastrzyk środków w wysokości 500 000 000 zł. Rozbudowana została baza kongresowa, a miłośnicy aktywnej turystyki mogą przebierać między pieszymi wędrówkami po górach opawskich, konnymi wycieczkami po borach stobrawskich, czy też spływach kajakowych, albo zwiedzaniu zabytków opolskich miast. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie we wtorek, 17 marca.